Hej moi drodzy, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj witam was znowu z kuchni. Dawno już chyba nie było takiego vloga z kuchni. Jest bardzo, bardzo jesienna aura, pada deszcz. Ja zapaliłam świeczkę, bo naprawdę w domu panuje taki dosyć duży półmrok. A poza tym to jest świeczka o moim ulubionym zapachu, jabłko z cynamonem. Ta akurat jest z Zerwicka, tamta jest taka zwykła rosmanowska, ale ja po prostu codziennie jak wchodzę do kuchni, to ją odpalam. Uwielbiam ten aromat, szczególnie w okresie tym jesiennym. Postanowiłam przyjść do was dzisiaj we vlogiem, dopiero weszłam do domu z pracy, dosłownie jestem w domu od 15 minut, zaczęłam wypakowywać tutaj wszystkie jakieś zakupy, rzeczy, papiery, dokumenty i stwierdziłam, że włączę kamerę, bo jestem jeszcze przez jakiś czas sama w domu, a mam wam trochę rzeczy do pokazania, dawno z wami nie gadałam, więc stwierdziłam, że włączę aparat, zobaczymy, mam nadzieję, że to, że takie jest światło, jakie jest, to tutaj widzę, jestem trochę prześwietlona, tam z tyłu to żółte światło od świeczki, ale nie będę jej gasić, bo ona jest piękna, pięknie mi tu pachnie i no niech nam tu umili trochę czas. Słuchajcie, co ja dzisiaj odwaliłam? Ja noszę do pracy picie w takim kubku ze Starbucksa, tak, ze Starbucksa, kupiłam go sobie kiedyś, dawno temu w Starbucksie i służy mi bardzo długo trzyma gorącą, ja akurat herbatę tutaj piję, albo jakieś tam ziółka typu melisa, mięta, czy jakiś tam inny rumianek. Bardzo długo, przez cały dzień pracy trzyma mi gorącą temperaturę, także cały czas mam gorącą herbatę i ja tutaj rano robię sobie to herbatę zazwyczaj i wożę to do pracy już wypełnione, bo ja pracuję przy komputerze, w związku z tym jak sobie to postawię na biurku, to wiecie, nie daj Boże jak się przychyli czy coś, to tutaj nie ma żadnego ryzyka, że mi się coś wyleje. Poza tym nie muszę latać gdzieś tam do kuchenki i zalewać sobie gorącą wodą, kurczę, nie wiem czy ja nie jestem prześwietlona. Nie muszę latać gdzieś tam zalewać sobie, wiecie, gorącą wodą, niczego. Oddalę się może trochę. Także nie latam, nic sobie tam nie zalewam, tylko cały czas po prostu mam gorący napój przy sobie. I dzisiaj jak co dzień zrobiłam to samo, zrobiłam sobie rano herbatę, wrzuciłam, ja noszę taką torbę zwykłą, w której mam dokumenty, telefon, tam wszystkie takie rzeczy. I drugą taką torbę na ramię, w której mam właśnie śniadanie do pracy, jakieś papiery, ten napój, coś tam do jedzenia, parasolkę, takie wiecie, takie rzeczy dodatkowe, które nie mieszczą mi się w torbie. I idę sobie, słuchajcie, do pracy i nagle tak czuję, że coś mi jest tak ciepło w nogi. Mówię, kurczę, co mi tak ciepło w nogi? A mnie po prostu na plecach w tej torbie otworzył się tutaj ten dziubek, był niedomknięty widocznie. I cała ta herbata, nie wiem, tutaj jest pół litra, na pewno tutaj mieści się tej herbaty. Cała ta herbata mi się do tej torby wylała. Wszystkie te moje papiery, kanapka, parasolka, wszystko mi zmokło. Znaczy zmokło, wszystko było mokre. Więc teraz przyszłam do domu, wszystko wyjęłam z tej torby. Torba się oczywiście nadaje tylko do prania. Kubek sprawdziłam właśnie, czy on przypadkiem coś nie przeciekał, ale nie, bo w pracy zrobiłam sobie po prostu drugą herbatę i nic tutaj się nie działo, po prostu musiał być niedomknięty, wiecie, ten dziubek tutaj po myciu, także przygoda dzisiaj taka z herbatą, naprawdę, no niby stabilny, niby, wiecie, niby wszystko jest super, no ale coś tutaj nie stykało i niestety taki psikus dzisiaj mały. Jak jesteśmy, słuchajcie, przy psikusach, cukierek albo psikus mi się skojarzyło, to pokażę wam super czekoladki, które dostałam od Chocolissimo na Halloween. Ja już wam pokazywałam te czekoladki na Instagramie. Zapraszam was serdecznie do śledzenia mnie właśnie w mediach społecznościowych, bo tam też różne rzeczy wam pokazuję. No, czekoladki to już są nie pierwszy raz u mnie. One są nie dość, że przepyszne, to jeszcze wyglądają obłędnie. Moje dzieciaki już tak przytupują nogami na te czekoladki, bo ja już mam je od kilku dni w domu, kiedy one mogą to zjeść, a ja im nie pozwalałam, bo chciałam po prostu wam pokazać, ale już widzę, że Bartek mi skubnął. Nawet już mi chyba zabrał z kuchni, więc zaraz pójdę i przyniosę. To jest czekolada mleczna, słuchajcie, z takim pająkiem zrobionym z Oreo. Wygląda obłędnie, to jest jedyny pająk, jakiego mogę w ogóle wam pokazać z bliska, bo ja nie cierpię pająków. No ale ta czekolada wygląda przeuroczo, także jak gdzieś tam idziecie na jakąś imprezkę halloweenową dla jakichś dzieciaków, czy nawet dla dorosłych w prezencie, to jest świetna. W ogóle tam te wszystkie czekoladki takie, wiecie, okazjonalne na prezenty, ja uważam, że to jest super gadżet. Czekolada pękła, bo upadła niestety, bo tutaj stała wysoka, także mogę wam pokazać, jaka ona jest gruba. Ona jest na pewno grubsza od takiej standardowej tabliczki czekolady. Pięknie pachnie i naprawdę jest bardzo smaczna. Już mi ślinka leci, w ogóle jestem głodna po powrocie z pracy, ale stwierdziłam, że nie. Jak nie nagram tego vloga dzisiaj, to już go nie wiem kiedy nagram, bo już w weekend mam plany, bo wiecie, wszystkich świętych teraz będzie po niedzieli, muszę jechać tam trochę ogarnąć groby na cmentarzu, mam urodziny u synka mojej przyjaciółki, także też idziemy na taką kinder party, więc no nie będzie kiedy znowu vlogować.
więc stwierdziłam, że jestem w domu i pokażę Wam wszystkie te rzeczy w jednym miejscu. Drugie czekoladki są tak pięknie zapakowane, oczywiście to była piękna kokarda, ale tu Bartek próbował ją odtworzyć i niestety już mu nie wyszło coś. I to są chyba takie małe czekoladowe dynie, które również wyglądają świetnie. Są jeszcze czekoladowe oczy, no zobaczcie te dynie. Dynie z czekolady. One są w środku nadziewane. Są przepiękne, nie są jakieś kanciate, tylko mają normalnie kształt dyni malutkiej. No uważam, że prezent po prostu dla kogoś rewelacyjny. Nieraz takie prezenty, wiecie, potrzebujemy czy dla koleżanki z pracy, dla szefa, czy dla jakiegoś, nie wiem, znajomego, któremu nie bardzo wiemy co kupić i wydaje mi się, że takie czekoladowe prezenty są po prostu świetne. Już nie mogę się doczekać, co firma przygotuje na Boże Narodzenie, bo już wyobrażam sobie, że będą rewelacyjne. I te dynie, już Wam powiem, to są dynie na Halloween, kolekcja pralinek. Drugie jeszcze są takie oczy, pokażę Wam na przebitce, bo niestety oczy Bartek już prawie całe zjadł, także teraz Wam wstawię przebitkę z oczami. Także jak widzicie, oczy są białe z jakimiś różnokolorowymi nadzieniami. I kolejne rzeczy, jakie tutaj też dostałam, to są lizaki. Też lizaki z czekolady, to jest duszek i dynia, no to wiadomo, dla małego, dla dużego, każdego łasucha czekolady wydaje mi się, że też będzie świetny. No pięknie to wygląda, wiecie, to nie są takie jakieś kiczowate, czekoladowe, tak jak nieraz Mikołaje, tylko naprawdę porządne wyroby czekoladowe w bardzo fajnych kształtach. Robi się potwornie ciemno, więc nie wiem, czy nie będę musiała... Jak przestaniecie mnie widzieć, to krzyczcie, bo ja nie kontroluję tutaj za bardzo, bo jak dostaję taki słowotok, to nie kontroluję tego światła tak do końca, ale postaram się streścić. Kolejne rzeczy, jakie chciałam Wam pokazać, to są, słuchajcie, dwa pudełka. To jest Urok, bardzo ciężkie pudełko, tego już dobra, jestem przy tym Uroku, to Wam pokażę. I Shiny Box, też jest ciężki. Pokażę Wam te pudełka, słuchajcie, dzisiaj w tym vlogu, bo po prostu leżą i czekają na rozpakowanie. Najpierw pokażę Wam pudełko Urok. Zawartość mojego pudełka, tutaj mogę Wam przeczytać troszeczkę z kartek. Będę brała po prostu w rękę i będę Wam pokazywała. Sól kwiatowa z firmy Pharma Wellness and Spa, odmładzająco ujędrniająca, płatki róży, płatki chabra i płatki nagietka lekarskiego. Taka jednorazowa saszetka do kąpieli. Ja nie mam wanny, mam głęboki brodzik, więc może sobie po prostu wsypię podczas kąpieli, żebym chociaż jakąś aromaterapię miała. I ta saszetka to jest Pharma, zaraz zobaczymy, czy ja ją znajdę. Pharma Urody, 11 zł taka saszetka kosztuje, więc nie jest mało, zobaczymy. Złuszczająca maseczka do stóp z SheFood. Ja nie jestem jakąś wielką fanką tych maseczek złuszczających, bo kiedyś widziałam klientkę, która narobiła sobie dużą krzywdę tymi chusteczkami, ale jak już mam, to bardzo chętnie je wykorzystam sobie w domu, bo teraz na właśnie jesień też mi się przyda jakiś taki porządny pedikier, także te skarpetki z SheFood na pewno zużyję. 10,43. Kolejnym produktem, który już wypróbowałam, bo to pudełko przyszło do mnie przedwczoraj i już wypróbowałam, to jest maska do dłoni i stóp z mikrosrebrem od firmy Podofarm. Bardzo gęsta, ładnie pachnie, to jest maseczka taka w tubie, to jest taki, wiecie, gęsty krem po prostu otulający, uważam, że na okres jesień, zima, on się świetnie sprawdzi, bo on właśnie jest taki dobrze zabezpieczająco, wiecie, otulający, tworzący okluzję, jak to ja lubię powiedzieć, zabezpieczający dłonie. Kiedyś było modne nanosrebro, teraz widzę, tutaj jest mikrosrebro, więc taka maseczka, produkt do dłoni i do stóp w okresie jesienno-zimowym zawsze się przyda. Kolejnym produktem, z którego bardzo się cieszę, jest Inside Sensitive, to jest szampon do włosów i do skóry głowy wrażliwej ze sklepu pacamera.pl, duża butla, dużo o tych szamponach słyszałam, pół litra z dozownikiem, dużo dobrego słyszałam o tych szamponach, to są szampony bez SLS-ów, bez PEG-ów, bez jakichś tam zbędnych rzeczy, których nie lubimy, bez silikonów, to jest produkt włoski, bardzo się cieszę. Kolejnym produktem jest serum hydrohyaluron firmy Solvea. Ten szampon Inside kosztuje 49 zł za pół litra, natomiast to serum firmy Solvea kosztuje 39,99 za 30 ml, jeszcze jest zafoliowany, także nie wiem, czy ma pompkę, zobaczę, jak będę używała, to Wam powiem. Bardzo się cieszę, bo serum nawilżające zawsze na pewno się przyda pod jakieś maseczki do pielęgnacji nocnej. Deborah, Dress Me Perfect, to jest podkład w odcieniu 0 Fair Rose, podkład w... ale leje. Podkład z pompką w odcieniu, tak jak powiedziałam, Fair Rose. Wygląda na dosyć jasny, nie wiem, na pewno go przetestuję i też dam Wam znać. Ma pompkę,
Także zobaczymy. Kolejnym produktem jest baza pod cienie Kaszmir, którą już w jakimś pudełku kiedyś miałam. I ta baza ma dosyć krótką datę ważności, bo do stycznia 2018. Ja uważam, że takiej bazy pełnowymiarowej nie będę nawet w stanie zużyć do stycznia 2018, więc parę razy ją po prostu użyję, chociaż mam już jedną, więc no, na pewno podaruję po prostu jakiejś koleżance tą drugą. Ta baza jest w cenie 22 zł za 7 gramów. Kolejnym produktem, z którego się bardzo cieszę, jest O'Herbal. To jest spray zwiększający objętość włosów. Moje cienkie, marne włosięta trochę spsikam, może trochę objętości dostaną. I ten spray kosztuje, już zobaczymy ile. O'Herbal spray, 13 zł za 200 ml. On bardzo ładnie pachnie. Bardzo ładnie, bardzo subtelnie, delikatnie, także na pewno go też wypróbuję i dam Wam znać. I dostałam jeszcze jeden szampon, bo to był jakiś tam produkt wymienny, ale wiecie, szampony to jest taka rzecz, która szybko się zużywa. To jest też szampon tej samej firmy, z której jest ta maseczka do włosów Podofarm. To jest szampon wzmacniający do skóry atopowej. Także do jakiejś bardzo, bardzo wrażliwej skóry głowy. Wyczytałam też, że dzieciaki mogą takiego szamponu używać. Ja lubię takie bardzo delikatne szampony. Jest napisane, że polecane dla diabetyków również. Ja lubię takie bardzo delikatne szampony, bo po nich są fajne, sypkie włosy. Także szamponów, uważam, w pielęgnacji nigdy nie jest za wiele. No, także pudełko urok. Mnie się te pudełka urok podobają, bo one są zawsze takie nietypowe. I jest w nich dużo pielęgnacji, a ja to lubię. Teraz Wam jeszcze pokażę pudełko Shiny, bo przyszło do mnie jedno po drugim jakoś te pudełka, ale wyłączę aparat i chyba troszeczkę rozjaśnię, bo widzę, że się ściemniamy chwileczkę. No nie wiem, troszeczkę podkręciłam ustawienia aparatu, żeby było trochę widniej, bo oczywiście pogoda płata mi figle, no jest już też godzina, wiecie, po 17, więc ma prawo zacząć się mocno ściemniać, więc ja się mocno streszczam, żebyście jeszcze coś widziały. Kolejne to jest pudełko u Shiny, nie urok. No i tutaj mamy katalog z Avonu, bo tutaj jest pomadka z Avonu w tym katalogu. Mamy całą ulotkę, która nam opowiada, opisuje, jak świadomie dbać o siebie, jak badać sobie biust samodzielnie w domu. Ulotka do firmy Barnangen, to jest jakaś szwedzka firma, trochę mi się kojarzy z Lumene. I oczywiście katalog Shiny dołożony. I tu jeszcze jest zniżka 50 zł rabatu do sklepu GSH Polska. Także zostawię Wam na dole, jeżeli jesteście zainteresowane. No i tutaj mamy katalog. I już rzecz pierwszą, którą Wam pokażę. Właśnie krem z tej firmy szwedzkiej, która trochę mi się kojarzy z Lumene. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Barnangen. Szwedzki sekret piękna. To jest krem na bazie cold kremu. Ochronny krem do całego ciała. Słuchajcie, o przepięknym, miękkim, takim trochę dziecinnym, trochę słodkim, przepiękny zapachu, gęsty, otulający krem do całego ciała, do dłoni, do stóp. Na 120 milionów procent będę ten krem używać, bo zapach jest no obłędny, mnie się podoba bardzo. Kolejnym produktem jest świeczka zapachowa, bardzo ładnie pachnie. Moja jest o zapachu Blue Sky, czyli niebieskie niebo, z firmy Bispol, więc to jest chyba polska świeczka, zaraz podejrzę. Ten krem kosztuje, już Wam powiem ile, bo tutaj, czy tu nie ma cen? Nie, to powinny być ceny. Ten krem kosztuje 34,99 za 200 ml. Świeczka kosztuje niedużo, 5,54. Świeca zapachowa w szkle, bardzo taka klasyczna, prosta, wiecie, ta design jest taki bardzo nieprzytłaczający, bardzo fajny. Taki zapach sypialniano-łazienkowy, bym powiedziała, że tak może pachnieć w sypialni albo podczas jakiegoś spa w łazience. Bardzo ładny, nieprzytłaczający, zobaczymy jak będzie pachniał. Kolejnym produktem jest pomadka z Avonu, z serii MAC, o pięknym kolorze. Ta pomadka kosztuje, też nie chcę Was, wiecie, oszukiwać i chcę Wam czytać ceny rzeczywiste, nie chcę ich wymyślać, ale niestety nie widzę tutaj, znaczy widzę tą pomadkę, ale nie widzę, żeby była wyszczególniona jej cena. Jak gdzieś mi wpadnie w oko, to Wam powiem. To jest pomadka w takim jakby błyszczyku, z wykończeniem matowym, w przepięknym kolorze takiej fuksji. To jest kolor, zaraz zobaczymy, Flushed. Napiszę Wam na dole. Wypróbowałam już sobie, robiłam swatcha wcześniej na ręku, bo bardzo mi się podoba. Zobaczcie, jaka ładna. Ja mam taką pomadkę z MAC-a, nazywa się Flat Out of Fabulous. To jest po prostu prawie 1:1 odpowiednik tej pomadki. Niezwykle przyjemna konsystencja.
ładnie pachnie, nie jest taka zastygająca, podoba mi się i na pewno jak będę ją miała na ustach, to Wam powiem, że to jest właśnie ta pomadka. Kolejnym produktem są plastry oczyszczające na nos z marki Seven Heaven. Tutaj są chyba 3 takie plasterki. Takie plasterki zawsze się przydadzą w zabiegach oczyszczających. Energy Bar to jest Foods by Ann od Ani Lewandowskiej, jabłko i cynamon. Pokazywałam Wam przed chwilą świeczkę o zapachu jabłka i cynamonu, że to jest ostatnio mój ulubiony zapach. Także ten batonik ląduje zaraz w mojej torebce i zabieram go w poniedziałek do pracy i Wam powiem, czy był dobry. Odżywka wcierka z wyciągiem z bursztynu z jantaru, to jest do skóry głowy i włosów zniszczonych. Ona chyba zmieniła szatę graficzną, bo wiem, że dziewczyny, które kupują te odżywki, właśnie mówiły, że ona zmieniła szatę graficzną. Tamta była w szkle, a ta jest z pompką. Nie wiem, czy to jest ta sama, która była w szkle. Zobaczymy. Zobaczymy. Na pewno będę testować, jak nie ja, to dam mojej teściowej, bo ona bardzo lubi produkty, które zapobiegają wypadaniu włosów, także myślę, że sprezentuję to po prostu teściowej. I kolejny produkt, z którego bardzo się cieszę, to jest hydrożelowa maska do twarzy, intensywnie nawilżająca, uelastyczniająca, poprawia wygląd i napięcie skóry z Effectimy. Taka maska w płacie hydrożelowym. I tutaj mamy jeszcze jakąś próbeczkę. Charmin Rose to jest krem na rozszerzone naczynka krwionośne, malutka maseczka o pojemności 2 ml, także nie maseczka, tylko saszetka z kremem. Także tak wyglądają pudełka, bardzo ciekawe, wszystkie produkty na pewno są do wykorzystania, no świeczka wiadomo, na okres jesienno-zimowy zawsze, ten krem, no jeżeli on tylko pachnie, to dla samego zapachu będę go używać, ale myślę, że on właśnie będzie taki zbity, bo on jest taki, wiecie, nie tak jak bita śmietana, że zapada nam się palec, tylko on jest taki wręcz, tutaj bym powiedziała, twardszy, widzicie, ja nie mogę tak wcisnąć palca, czyli wiecie, wszystkie kremy, które zawierają cold cream, są takie troszeczkę bardziej gęste niż krem Nivea, ale ten zapach, taki zapach trochę jak kremy Bambino dla dzieci, ale taki bardziej kobiecy, taki miękki, świetny, przepięknie pachnie, ma ładną szatę graficzną. Teraz jest w ogóle moda na wszystko, co szwedzkie, więc super. Także tak wyglądają pudełka. Mam nadzieję, że może któraś z Was się skusi na takie pudełka, jak zobaczycie. Zawsze coś nowego można przetestować i zawsze można wypróbować sobie nowe rzeczy. Także ta pomadka na pewno też na moich ustach się znajdzie. I jeszcze muszę Wam pokazać jedną rzecz. Dostałam ostatnio z Projektogramu ramkę z 9 wybranymi przeze mnie zdjęciami z Instagrama. Ze zdjęciami, które... bardzo mi się podobają, są dla mnie bardzo osobiste. To są wiadomo zdjęcia przedstawiające moją rodzinę, mojego męża, moje dzieci, tam też mój brat się znalazł i moja mama na jednym czy na dwóch zdjęciach. To są takie zdjęcia, na które nawet jak przeglądam Instagram, to one zawsze mi się podobają. W związku z czym teraz zobaczcie, wstawię Wam przebitkę, bo ta ramka już wisi u mnie w przedpokoju vis-a-vis wejścia, więc zawsze jak przychodzę do domu, to ją widzę. Uważam, że jest to świetna rzecz w kontekście już na przykład prezentów gwiazdkowych. Jest pięknie wykonana. Jeżeli wybierzecie sobie zdjęcia, które coś znaczą dla Was albo dla obdarowywanej osoby, no to moim zdaniem to jest prezent po prostu w punkt. Same zobaczcie, jak możecie sobie układać kompozycję dowolnie. Obsługa programu do zakupu tej ramki, bo tam są też inne produkty na stronie, są poduszki, chyba worki, różne rzeczy. Oni też mi mówili, że będą kalendarze ścienne i same sobie wybieracie zdjęcia, ilość zdjęć, ułożenie tych zdjęć, jakość zdjęć, wnętrze, wypełnienie, tą ramkę, czy ona ma być biała, czy ma być w ogóle bez ramki. O wszystkim decydujecie same. Bardzo proste jest zaprojektowanie tego na stronie, jest bardzo fajnie to wszystko opisane. Ta ramka przyszła do mnie w takim wielkim pudełku. Także ona sama w sobie jest już tak zapakowana, że ona już jest prezentem, bo tutaj jest tylko napisane Moments by projektogram.pl. Także ona sama w sobie właśnie jest zapakowana w takie pudełko i była doskonale zabezpieczona, pięknie to wygląda. Koszt takiej ramki na stronie to chyba 89 zł. Moim zdaniem pod kątem zbliżających się Mikołajek czy Świąt Bożego Narodzenia warto naprawdę na tą stronę zwrócić uwagę, bo nieraz nie wiemy co kupić dziadkom, ciociom, nie wiem, rodzicom, chłopakowi, przyjaciółce i zawsze takie spersonalizowane prezenty uważam, że są świetne, a ten jest naprawdę wysokiej jakości. Ja jestem bardzo zadowolona i z pewnością jeszcze będę chciała sobie kupić do pokoju taką ramkę, może z większą ilością zdjęć, a może kalendarz ścienny, zobaczymy. Dobra, pokazałam Wam rzeczy, które bardzo chciałam Wam pokazać i tak naprawdę zebrałam je tutaj w tego jednego vloga, bo stwierdziłam, że nie będę nagrywała osobnych filmów, tylko chwilę do Was pogadam i po prostu pokażę Wam te nowe rzeczy. A teraz tak, biorę się za ogarnianie kuchni, chociaż nie jest źle, bo była dzisiaj babcia z dziećmi, więc
w miarę tutaj jest ogarnięte wszystko. Muszę tylko załadować i rozładować zmywarkę, muszę się przebrać. No i takie, wiecie, prozaiczne czynności dnia codziennego wykonać. Żegnam się z Wami na razie. Myślę, że w tym vlogu będzie to wszystko już, bo on i tak, przypuszczam, będzie dosyć długi przez to pokazywanie Wam tych różnych rzeczy, ale naprawdę są one warte uwagi, dlatego stwierdziłam, że po prostu wrzucę je do jednego vloga, żebyście mogły wszystko zobaczyć. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, do kolejnego filmu. Pa, pa!